Dzień dobry Państwu. Ostatni program weekendowy w telewizji internetowej Niezależny Lublin.pl, nl24.pl. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Grzegorz Braun. Gości Pan już u nas po raz drugi. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże w krótkim czasie, niecały rok, prawda? Jest Pan u nas drugi raz gościem. Widzieliśmy się przed wyborami prezydenckimi, czyli to było co? No, późna wiosna, prawda? Tego roku. Teraz rok się kończy. Dużo się działo i w związku no z tym w tym roku to jak na wojnie, prawda? Tak. Każdy rok się liczy podwójnie do wysługi Dokładnie. Lat. Panie Grzegorzu, bardzo bym Pana prosił na początek, żeby Pan spróbował ocenić obecną sytuację polityczną. Co się stało po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach? No cóż, mamy bardzo pasjonującą sytuację. Mamy bowiem powtórkę z historii. Obóz zdrady narodowej przyzywa obcej interwencji. To się właśnie w tej chwili dzieje. Ludzie, którzy stanęli w obliczu, no, może nie bankructwa ostatecznego politycznego, ale stanęli w obliczu poważnych strat. No bo tak konkretnie, Gwiazda Śmierci, prawda, warszawska, centralna z ulicy Czerskiej. Jak tam przestanie rząd zamieszczać ogłoszenia w tej ich prasie gadzinowej? A tak już się ponoć stało. Tak, no to są realne straty i być może ci tam, prawda, inwestorzy amerykańscy, jak będą czytać następne sprawozdanie, no to może tam nawet jeszcze nie hukną pięścią w stół, ale powyrzucają tych tutejszych tam swoich zarządców i stąd jest wielkie larum, jest wielki alarm, demokracja zagrożona i temu podobne. Ja przypominam, że tego typu tony tośmy słyszeli, i dlatego mówię o powtórce z historii, tośmy słyszeli, pan to na pewno pamięta, lato, jesień 81, kiedy tak prasa, radio, telewizja reżimowe przygotowywały stan wojenny, prawda? To znaczy jakby z góry legitymizowały rozwiązanie siłowe, a nawet pojawiały się no, takie tęsknoty za tym, żeby towarzysze radzieccy, żeby z tym zrobili porządek. I dzisiaj, no i cóż, naprawdę nie mam lepszej na to recepty dla nikogo, nie mam lepszej sugestii niż to, żeby się zainteresować, kto to właściwie tak gada, prawda? Co to są za ludzie, ci obrońcy demokracji? I zobaczymy całą paradę jeszcze nie pogrobowców, tylko po prostu dziedziców PRL-u i funkcjonariuszy post-PRL-u. To są ludzie, którzy na każdym kolejnym etapie byli blisko albo też nurzali się wręcz we żłobie pełnym i jak widać, perspektywa sama, bo to jeszcze odcięcie ryja od koryta nie nastąpiło, ale sam lęk, że to mogłoby nastąpić, to powoduje takie kwiki straszliwe, głośne na cały świat. I to jest sprawa poważna, bo jak powiedziałem, to jest obóz zdrady narodowej. Przyzywanie, to oni przecież nawet tego nie owijają w bawełnę, że oni liczą, że te ich głosy usłyszy zagranica i będzie bronić demokracji w Polsce. No, tak z czasem zaczyna się pewne rzeczy rozumieć, prawda? Wszyscy się tak zastanawiali, po co ta sławna ustawa 1066. Otóż to. To bardzo ważna sprawa. Pytajcie Państwo swoich posłów, pytajcie swoich ministrów, prezydentów i premierów, pytajcie o ustawę 1066. Kiedy ona zostanie anulowana? Kiedy zostanie skasowana? Przypomnijmy, bo może właśnie mamy dłuższą pamięć, bo żyjemy tymi tematami. Tym się ustawa 1066, czyli zdradziecko przepchnięta przez parlament i podpisana przez prezydenta Komorowskiego, ustawa zezwalająca służbom innych państw na działanie z bronią w ręku na terenie Rzeczypospolitej. Mm-hmm. No więc jasna sprawa. Ustawa 1066, artykuł 220 Konstytucji, jeśli mówimy o zmianach Konstytucji, no dla mnie takim probierzem też tego, co właściwie ta nowa władza tutaj zamyśla zrobić i na ile ona okaże się samodzielna, to jest oczywiście sprawa roszczeń żydowskich. O to też Państwo pytajcie swoich posłów. Im lepiej życzycie temu
aktualnemu rządowi. Tym bardziej starajcie się wyegzekwować odpowiedź na pytanie o roszczenia żydowskie. Miliardach, prawda? 65 miliardów to jest suma, która przekracza chyba dwukrotnie polski deficyt budżetowy, więc kto by wszedł w majątek o tej wartości na terenie Rzeczypospolitej, ten będzie, mówiąc krótko, będzie miał władzę. Niezależnie od tego, czy to ma nastąpić wypłata w gotówce, czy też w naturze, może kto by stał się posiadaczem tego majątku, ten będzie miał władzę. A nigdy dosyć o tym przypominać, te roszczenia są w istocie uroszczeniami, to znaczy nie są oparte na żadnym prawie. Jest to żądanie stworzenia precedensu pozaprawnego, bowiem o te majątki nie upominają się prawni dziedzice, spadkobiercy, upominają się organizacje, które się powołują nie na cywilizowane prawo w tradycji naszej cywilizacji uznane, tylko się powołują na prawo plemienne, prawo krwi, to znaczy tam to byli Żydzi i my tu jesteśmy Żydzi, proszę nam wypłacić. Jest to tak samo bezskuteczne i nieoparte właśnie na żadnych zasadach prawnych, jakby było, gdybyśmy my z panem założyli i jeszcze z kolegą tutaj za pulpitem, gdybyśmy założyli organizację i wysłali, dajmy na to, do Białego Domu liścik taki z roszczeniami, że tam u was w Stanach Zjednoczonych bezpotomnie poumierali w jakichś wypadkach, poginęli nawet i na wojnach różni Polacy. My tu jesteśmy Polacy i to byli, proszę nam wypłacić. No, zabiliby nas śmiechem, prawda? Otóż niestety nikt nikogo tutaj śmiechem nie zabija, tylko wszyscy się łaszą i wszyscy grzecznie z tymi aferzystami, szantażystami rozmawiają, prawda? Pan prezydent Duda zapala chanukowe świece w naszym Białym Domu. Z kim? No, z ludźmi, którzy reprezentują bardzo zdecydowanie antypolski, już nie powiem, że także antykatolicki lobbying, prawda? To jest sprawa niewyjaśniona. Nie wiemy, jak ta władza aktualna będzie się chciała zachować i w związku z tym te władze z tego odpytujmy. Tak o tym mówię, żeby nie było, że tylko jadę tutaj na Rzeplińskiego et consortes, tych post-PRL-owskich sędziów w śmiesznych czapkach, którzy by chcieli być ostatecznymi arbitrami wszystkiego w Rzeczypospolitej, no bo to Rzepliński, Kieres, prawda? Kieres, Leon Kieres, to ma być ten szczyt piramidy władzy w Rzeczypospolitej. Ja przypomnę, Leon Kieres, pierwszy prezes IPN-u, jego czasy niesławnej Kiereszczyzny, że tak to ujmę, w tej instytucji czym się wyrażały? No przede wszystkim dążeniem do tego, żeby zablokować docieranie przez Polaków do prawdy o epoce, której dotyczą dokumenty zdeponowane w IPN-ie. I taki konkretny moment. Proszę sobie przypomnieć, jak w zębach zanosi Leon Kieres Lechowi Wałęsie, Bolkowi, zanosi ten certyfikat czystości, świadectwo nadania statusu pokrzywdzonego. Więc tacy łajdacy, tacy stróże niepamięci, tacy kapłani zakłamania historycznego, oni mają być jakimiś wzorami metra w Rzeczypospolitej, oni mają dyktować, jakie są właśnie granice demokracji w Polsce. Ja, między nami mówiąc, nie jestem demokratą, prawda, więc mnie tam ewentualne gwałcenie demokracji niespecjalnie przejmuje, ponieważ samą demokrację mam za permanentny gwałt na sumieniu ludzkim i zdrowym rozsądku, ale jak już się bawicie w demokrację, no to naprawdę, na miłość boską, spójrzcie po sobie, prawda? Ale to moja przydługa dygresja, powiedziałem, żeby nie było, że tylko tutaj na tych sędziów i ich tutaj to grono guwernantek, korepetytorów od demokracji dla narodu, że im coś mam złego do powiedzenia. Zwracajcie Państwo uwagę także na to, czy ten rząd, ta władza aktualna, czy będą zdolne oprzeć się naciskom zewnętrznym wobec Polski. Dziś te naciski, to jest paradoks, może wcale nie będą najsilniejsze z Moskwy,
ani z Berlina. One mogą być najsilniejsze od strony stolicy naszego serdecznego zwierzchnika, sojusznika, Imperium Amerykańskiego. No jeżeli tam za rok zostanie cesarzową pani Hillarzyca Clintonowa, to pamiętajmy, że w jej agendzie politycznej jawnie, publicznie już od półtorej dekady jest sprawa roszczeń żydowskich. Wobec kogo? Wobec Polski przede wszystkim. No przecież Polska w końcu II wojnę światową wywołała. Nie wiem, czy pan wie. Tak, no właśnie ludzie w rodzaju tam szefa FBI, co to się przed trzema kwartałami wypowiadał, no to oni tak się historii nauczyli. To już jak się na amerykańskich uniwersytetach zapyta młodzież, a jakiej narodowości byli naziści, to okaże się, że większość albo nie wie, albo sobie przypomni, że Polacy. No co robić? Taką mamy politykę historyczną. A rozmawiamy o tym w mieście Lublinie, które historię tutaj ma wypisaną, mam nadzieję, ciągle jeszcze bardzo silnie w pamięci. Przecież żyją ludzie, którzy pamiętają II wojnę światową. Tam. Jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają, jak tutaj Niemcy szarpali za brody i pejsy, rozwalali nie tylko Żydów przecież, prawda? No wszystkie zbrodnie no właśnie przez nazistów, którzy mieli bardzo określoną narodowość. W pokoleniu naszych rodziców i dziadków przecież się w ogóle nie używało słowa naziści, prawda? Mówiło się Niemcy, przyszli, zrobili to i tam. Wojna była Polski z Niemcami, o to tak się mówi. Nie Polski z nazistami. Ale to no co, no? Z jednej strony myślę poprawność polityczna obowiązująca dzisiaj, a z drugiej strony no, świadoma polityka informacyjna, żeby no, jak 1000 razy coś się powtórzy, to no człowiek właśnie, to już uwierzy, prawda? Więc kto te kampanie prowadzi? Te kampanie prowadzą organizacje diaspory i państwa żydowskiego, z którym my jesteśmy rzekomo w sojuszniczych, serdecznych relacjach. Myśmy wysłali tuż przed wyborami, poleciało 6 naszych F-16 z bazy w Krzesinach na manewry Błękitna Flaga do Izraela. No, albo jesteśmy sojusznikami i wtedy do sojusznika się nie wysyła komornika, albo nie jesteśmy. Ja też zwracam uwagę na to, że przecież Aman, czyli służba wojskowa specjalna państwa położonego w Palestynie, ta służba ma operacyjną współpracę z GRU, ponieważ, co nam zakomunikowali sami zresztą parę miesięcy temu, oni uzgadniają ruchy w przestrzeni powietrznej nad Syrią z Rosjanami. No co to znaczy uzgadniają? To znaczy, że właśnie jest gorąca linia. Skoro jest gorąca linia na Bliskim Wschodzie, to kto zagwarantuje, że nie ma gorącej linii w sprawach środkowoeuropejskich? Prawda? No, więc to jest nierozsądne, nierozważne, oparte na przemilczeniu, które jest wstępem do zakłamania historii. Panie Grzegorzu, ja się muszę przyznać, bo jeszcze do tych spraw bieżących wrócimy, ale ja przed panem rozmawiałem z panem Grzegorzem Uszyńskim, był moim gościem, to był kandydat w wyborach prezydenckich Lublina, przegrał niestety z panem Żukiem, ale on taką ciekawą rzecz doszedł, powiedział, no bo tak, mówi się, nie mówi się, no tak jest, jest ten trójpodział władzy, prawda, jest władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza sądownicza, prawda? No i tak, ustawodawcza, no to Sejm, no to się wybiera. Co 4 lata się chodzi, się wybiera, prawda? I wykonawcza, no jest też pod kontrolą, wynika z wyborów, prawda? Natomiast władza sądownicza w zasadzie od przełomu właściwie nie wiadomo, kto tam rządzi tak naprawdę. No prawda? Wiadomo, że to jest ta ostatnia rubież, na którą wycofał się PRL. To jest ta ostatnia rubież, na której okopali się i gęsto się ostrzeliwują, a do tej pory w ogóle właściwie nie potrzebowali się nawet ostrzeliwać, bo po prostu tam sobie siedzieli spokojnie, nie niepokojeni przez nikogo, nie nękani. Ci kontynuatorzy, ci gwaranci trwałości władzy postsowieckiej, neoeurosowieckiej nad Polską. Przecież to są sędziowie, którzy publicznie zadeklarowali, i to było chyba jeszcze w latach 90. zadeklarowała jedna z pań przedstawicielek stanu sędziowskiego, że gdyby była kolizja między prawem europejskim a prawem krajowym, polskim, to że sądy będą się kierowały prawem europejskim. No to od rzemyczka do koniczka. Skoro nie stanęła
ta pani sędzia przed żadnym trybunałem nie została odsunięta od możliwości ferowania jakichkolwiek wyroków w Polsce, no to nie ma się co dziwić, że ci sędziowie teraz po prostu zwyczajnie, publicznie walczą z władzą, którą naród polski wyłonił. Ja jeszcze raz powtórzę, abstrahuję od oceny w tej chwili tych rozwiązań systemowych. W tej chwili, tak, jestem obecnych. Monarchistą, modlę się o powrót króla, gdyż, proszę państwa, jeśli sobie nie wymodlimy na czas króla, to nas wezmą za twarz jakieś zwykłe trepy, to znaczy będzie tu po prostu zamordyzm, tak? I do tego wszystko zmierza, ale skoro już ten system jest, no to właśnie parada dziedziców PRL-u, żeby miała mieć ostatni głos w każdej sprawie. Pan Rzepliński, notabene, warto to przypomnieć, pan Rzepliński jest depozytariuszem części prawdy o zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki. Gdyż to przed panem Rzeplińskim, jako wówczas, już nie pamiętam z czyjego nadania on występował, ale przed nim wyspowiadał się jeden ze skazanych za spisek zabójczy na księdza Popiełuszkę, mianowicie pan Pietruszka. I no, bardzo ciekawa rzecz, po raz kolejny okazuje się, że to śmierć błogosławionego księdza Jerzego jest jednym, czy raczej zmowa milczenia na temat tej śmierci, jest jednym ze zworników tego systemu post-PRL-u. Tutaj muszę panu wpaść słowo, bo pana chcę poinformować, a przede wszystkim naszych widzów, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, we wtorek lub w środę, naszym gościem będzie pan Andrzej Witkowski, prokurator, który był 3 razy odsuwany od prowadzenia w wolnej Polsce sprawy zabójstwa, śmierci księża Jerzego Popiełuszki. Jest w tej chwili emerytowanym prokuratorem, ale musi dostać zgodę swojej aparatury apelacyjnej. No nie wyobrażam sobie, że ta zgoda nie zostanie udzielona, także będziemy gościli pana prokuratora. Daj Boże, żeby się tak stało, to znaczy, żeby pan prokurator mógł dokończyć śledztwo. Przypomnijmy, że pan prokurator został odsunięty. 3 razy. Odsunięty ostatni raz na moment przed tym, kiedy miał stawiać zarzuty Czesławowi Kiszczakowi, który już tymczasem jest na tamtym świecie, ale śledztwo niewątpliwie trzeba doprowadzić do jakiegoś końca. No i cóż, no, wspaniały gość, na pewno warto ten program oglądać. Panie Grzegorzu, to wróćmy do bieżącej polityki. Proszę mi powiedzieć, jak pan sądzi, jakie są największe w tej chwili zagrożenia dla Polski, w ogóle dla Europy? Czy to jest jakieś sprawy gospodarcze, czy to jest konflikt w Syrii, czy to jest sprawa Ukrainy, czy to są jakieś wewnętrzne rozgrywki Polaków? Wszystko naraz. Wszystko naraz. Wszystko nam grozi, naraz. Tak nie, się porobiło. Nie kijem go to pałką. No cóż, ważą się losy świata, tak w telegraficznym skrócie. No, Trzecia wojna światowa, czyli wojna Imperium Chińskiego z Imperium Amerykańskim. Imperium Amerykańskie broni swojej hegemonii globalnej. Chińczycy są niepokornym pretendentem. W perspektywie tej zbliżającej się już właściwie będącej w fazie przedwstępnej wojny trzeciej światowej dzieje się to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie na przykład. I w Europie Środkowej. Mianowicie Amerykanie, zanim, pan to widzi jako skutki. Tak, Amerykanie zanim przeniosą całe swoje skupienie na Pacyfik, chcą pozamykać wszystkie inne sprawy na innych frontach i zostawić tam swoich plenipotentów, żeby nie musieć się zajmować lokalnymi sprawami, bo to są z ich perspektywy sprawy lokalne. I tak, na Bliskim Wschodzie Amerykanie dokonali odwrócenia sojuszy, to znaczy zapalili zielone światło Iranowi, rok temu już blisko, znaczy rok temu było wiadomo, że to się stanie, a na początku tego roku... Wycofanie sankcji i tak dalej, prawda? Otóż to, Iran ma zielone światło, a zatem będzie starał się budować Wielką Persję. Tak, to
Największe państwo szyickie, prawda? Mając możliwość realizowania swojego programu atomowego, to Amerykanie zrobili ze względu na Chińczyków, ponieważ to w Iranie są kurki z ropą, które Amerykanie chcą kontrolować po to, żeby się Chińczykom nie domykał ich bilans energetyczny. W związku z tym, że Iran buduje Wielką Persję, zmienia się geostrategiczna sytuacja przede wszystkim Izraela. W związku z tym Izrael musi z jednej strony gruntownie, jakby to powiedzieć, jest zainteresowany tym, żeby cały Bliski Wschód został podpalony, tak, po to, żeby oczyścić sobie przed pole swoje najbliższe otoczenie, a z drugiej strony Izrael musi realizować plan B, to znaczy, tak to ujmuję, musi szukać stałej bazy na stałym lądzie. Jeśli zgodzimy się, że państwo żydowskie w jego aktualnym kształcie geopolitycznym to jest nieduża jednostka pływająca na wzburzonym morzu. Gdzie taka baza na stałym lądzie? Oczywiście w Europie Środkowej. Oczywiście w Europie Środkowej. To jest to, co nazywam kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym. To jest szukanie przez Żydów perspektyw dla uzyskania przyczółków dla swojej suwerenności właśnie w Europie Środkowej, szeroko rozumianej, od Odessy po Szczecin, od Odessy do Szczecina. Wojna ukraińska jest... Między innymi ma taki aspekt. Jak państwo widzicie, bo niektórzy sądzą, och, takie rzeczy są niemożliwe. Budowa państwa żydowskiego w Europie Środkowej, kto to takie rzeczy mówi? No proszę państwa, parę lat temu jeszcze było państwo ukraińskie, a teraz jest nie wiadomo co, prawda? Państwo zostało rozparcelowane. I w perspektywie wojny z Chinami, to właśnie ważne dla Ukrainy, prawdopodobnie Rosjanie już z Amerykanami się umówili. To jest to, do czego starali się Amerykanie wyegzekwować. Między innymi angażując się w wojnę ukraińską po to, żeby Moskalom zrobić duży kłopot w ich, jak oni to nazywają, bliskiej zagranicy. Otóż zobaczymy, co to chyba w przyszłym tygodniu ma się spotkać pan Kerry z panem Ławrowem gdzieś w zachodniej Europie. Moim zdaniem bardzo duże prawdopodobieństwo, że oni już się umówili. To znaczy, że Rosjanie godzą się na przemeblowania Bliskiego Wschodu wedle decyzji Waszyngtonu. Rosjanie godzą się lojalnie wspierać Amerykę, to znaczy nie popierać Chińczyków przeciwko Amerykanom. No i teraz pytanie, które nie ja zadałem. To pytanie zadał paręnaście już tygodni temu publicysta związany z obozem obecnie rządzącym, pan Ryszard Czarnecki na łamach Gazety Polskiej zapytał, czy Amerykanie nas zostawią? I to jest kwestia, bo pan Ryszard Czarnecki, co bardzo mnie cieszy, po nie w czasie, ale jednak rzecz analizuje i dochodzi do słusznego wniosku. Jeśli się Moskale z Amerykanami umówili co do Bliskiego Wschodu, a nie ma co do tego wątpliwości, bo nie latałyby rosyjskie samoloty nad Syrią, gdyby nie było zielonego światła z Waszyngtonu na to. Otóż jeśli się umówili, to czym Amerykanie Moskalom zapłacili? I pan Ryszard Czarnecki stawia hipotezę, być może zapłacili nami. No, mnie ta hipoteza zdaje się bardzo, bardzo realna i to jest rzecz, która będzie wychodziła na jaw w ciągu najbliższego roku. I właśnie, konkludując, bo to jest bardzo dużo wątków, w związku z tym już co do naszej sytuacji wewnętrznej, aktualny rząd stoi wobec takiego wyzwania. Albo wystąpi jako żyrant roszczeń żydowskich wobec Polski i wówczas zostanie zmieciony, zrobił swoje, może odejść, albo też przeciwstawi się tym roszczeniom bezprawnym, jak się wyżej powiedziało, i wówczas na cztery fajerki zostanie rozkręcona afera bronimy demokracji w Polsce, hydra faszyzmu podniosła głowę w Polsce i wtedy ten rząd będzie musiał być zmieciony. A więc jest ten rząd między młotem a kowadłem. Albo wystąpi po stronie zdrady narodowej i tak jak w 2007 roku Lech Kaczyński podpisał ten traktat nieszczęsny, abdykacyjny z niepodległości, traktat lizboński i teraz
temu rządowi, temu prezydentowi zostanie podsunięty do podżyrowania, nie wiem w jakim kształcie prawnym, nie wiem jaka to będzie formuła, ale już coś tam oni wymyślą, prawda? Zostaną przedstawione te roszczenia i będzie to rachunek za wygrane wybory. Rachunek za poparcie towarzyszy amerykańskich w kampanii wyborczej i albo oni ten rachunek zapłacą, albo też będą się wahać i wtedy zostaną zmieceni. I teraz co my możemy w tej sytuacji zrobić? No, proszę Państwa, im więcej kto nadziei wiąże z tym rządem, tym bardziej trzeba sobie powiedzieć, trzeba się samemu okopywać. I to jest program, z którym przyjeżdżam do Lublina, jak do szeregu innych miast w Polsce. Program pobudki, program budzenia śpiących rycerzy, kościół, szkoła, strzelnica, mennica. Zanim zrobicie coś dla Polski, najpierw zróbcie coś dla siebie. Zanim zabierzecie się za ratowanie wszystkich polskich dzieci, uratujcie własne dzieci. Nie oddawajcie dzieci na naukę do Lewiatana. Twórzcie szkoły katolickie, chodźcie na strzelnicę, bo strzelnica to jest sztuka patriotycznej kaligrafii. Nie chodzi o samo głośne i celne strzelanie, ale chodzi o pewną formację psychofizyczną. Dbajcie o tradycję katolicką, żeby ona była bezpieczna między wami. No i to jest prosta rzecz. Chodzi o to, żeby się nie wychowało w Polsce kolejne pokolenie polskich dzieci, które nie będą miały pojęcia o tym, że jest taki skarb, taki krystaliczny depozyt tradycji katolickiej, jak msza wszechczasów, msza trydencka, msza tradycyjna. Ten skarb niech będzie między nami, a więc kościół, szkoła, strzelnica i mennica, to znaczy dbajmy o to, żeby mieć jakieś własne pieniądze. I to są programy, no, waluty alternatywne, to są systemy lojalnościowe, które bardzo, no, marzę o tym, żeby się rozwinęły po katolickich parafiach. Katolickie parafie, ostatnia rubież, którą my z kolei mamy. Mamy polskość, nie ma żadnego innego punktu oparcia, jak przychodzi co do czego, jak polskie parafie. Otóż te polskie parafie, jest ich ponad 10 tysięcy, to jest przecież wymarzona sieć informacyjna do tego, żeby robić także dobre interesy. Chciałbym właśnie w systemie pobudka, chciałbym przyczynić się do tego, żeby się ożywił duch księdza Wawrzyniaka, księdza Blizińskiego, to byli 100 lat temu działający wielcy duszpasterze, ale także ludzie, którzy zakładali spółdzielnie, banki, szkoły. Podam taki przykład konkretny. Dlaczego Polacy chodzą po chwilówki do lichwiarzy? Dlaczego nie chodzą do własnej parafii? Dlaczego parafie katolickie nie stworzyły jeszcze w Polsce systemu kas samopomocowych, prawda? Dlaczego? 100 lat temu się takie rzeczy robiło, zanim komuniści narodowi i międzynarodowi socjaliści, zanim tego nie wytrzebili. Dlaczego polskie parafie nie stworzyły jeszcze sieci, no oczywiście edukacyjnej, prawda? No, zamiast zamykać salki katechetyczne 25 lat temu, powinniśmy byli, to jest nasza wspólna wina, powinniśmy byli je podnosić do rangi szkółek, to dziś po ćwierć wieku mielibyśmy uniwersytety katolickie w każdym mieście wojewódzkim. No i po trzecie sieć, baza hotelowa, tak? Baza hotelowa w systemie agroturystyki, wynajmu, kwater turystom. Przecież to wszystko mogłyby robić parafie katolickie, a tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Parafie katolickie w większości również są na krótkiej smyczy. Dotacje europejskie, na przykład do tam renowacji zabytków i pensje dla katechetów, czyli to są te dwa narzędzia, prawda, oddziaływania. No tak, no bo jak, jeżeli jest bardzo wiele parafii, w których pensja dla katechety jest jedyną stałą pozycją budżetową, jedynym stałym wpływem, to jest fatalne. Lepiej, zaprawdę lepiej by było, żeby te pieniądze nie przechodziły przez cały system biurokratyczny, ten właśnie system kołłątajowsko-stalinowski edukacji zetatyzowanej, zbiurokratyzowanej, bo w tym systemie w te rury wsiąka, biurokracja kosztuje, żeby bezpośrednio te pieniądze szły do szkoły katolickiej, która o naszą parafię najbliższą będzie oparta. Wiele byśmy na tym nie tylko oszczędzili doraźnie, ale perspektywicznie wiele byśmy na tym zyskali.
polskość ani katolicyzm nie muszą być studnią bez dna, do której się dopłaca. Jakąś smutną imprezą składkową, do której... Prawda, trzeba płacić. Wszyscy prędzej czy później wymiękają i wyjeżdżają gdzieś w daleki świat, no bo taka impreza, do której tam stale trzeba dopłacać, to jest upadły interes. Więc to powinno zakwitnąć, powinno się kręcić. Dlaczego o tym mówię? Wcześniej rozmawialiśmy przez chwilę tutaj o wojnie światowej. No właśnie dlatego się trzeba okopać lokalnie, że nie wiadomo, co będzie. Może przyjść, proszę Państwa, taka chwila, że będzie tyle Polski, ile zdoła, że tak powiem, ogarnąć sytuacji ojciec rodziny z kolegami, sąsiadami, każdy z własną flintą. To może taki czas przyjść. Zwłaszcza, że Państwo tu w Lublinie macie niedaleko całkiem właśnie tę rozparcelowaną Ukrainę, po której, wszystko na to wskazuje, część Schedy zostanie przyznana rezunom ukraińskim. Część tej parcelacji na nich przypada. Ukraińcy będą bardzo sfrustrowani tym, co ich czeka w wyniku dogadania się ostatecznego przez Moskali z Amerykanami, no to widać, że już ten rząd kijowski jest kłopotliwy dla Amerykanów i już z kolei ten rząd kijowski się boi, że pójdzie do sypu, jak się dogada Moskwa z Waszyngtonem, więc tam pokrzykują. Tak czy inaczej nie wróci Ukraina Wschodnia pod jurysdykcję Kijowa. I w związku z tym ukraińscy patrioci, szowiniści będą bardzo sfrustrowani i ja wróżę czarny scenariusz, że ktoś tę frustrację ukraińską bardzo łatwo może przekierować. A na kogo? A na Polaków oczywiście, którzy wszystkiemu winni. Już przed wyborami naszymi była w rosyjskiej telewizji, była i w prasie, była taka próba propagandowa. Mianowicie oni tłumaczyli Ukraińcom, że wygrana prawicy w Warszawie będzie skutkowała lawiną roszczeń polskich majątkowych wobec Ukraińców. Nie jestem przeciwny tym roszczeniom, notabene, ale o ile pamiętam, nie było to wiodącym tematem, ani nawet chyba marginalnym kampanii u nas. Otóż Rosjanie w ten sposób Ukraińców straszą, co moim zdaniem czyni zasadną tę hipotezę, że w którymś momencie może się okazać, że i z Zachodu, i ze Wschodu poręcznie jest napuścić na siebie wzajemnie Ukraińców i Polaków po to, żeby ostatecznie przygotować grunt pod budowę kondominium rosyjsko-niemieckiego pod żydowskim zarządem powierniczym. Czego się lękajmy i przed czym się brońmy? Brońmy się po prostu okopując się na naszych pozycjach kościół, szkoła, strzelnica, mennica. Panie Grzegorzu, jak zwykle rozmowa z panem fascynująca jest, bardzo interesująca. Radca. I mam na koniec jeszcze, bo powolutku zbliżamy się do końca, trzy krótkie pytania, jeśli pan pozwoli. A właściwie to już chyba teraz jest moment, żeby przypomnieć, że po tym dzisiejszym wywiadzie pan przede wszystkim ma dzisiaj spotkanie w Lublinie o godzinie 20 w siedzibie Solidarności na ulicy Królewskiej. Tam wstęp jest wolny, prawda? Każdy może przyjść. Wszystkich ciekawych serdecznie zapraszam. To jest spotkanie organizowane właśnie przez Pobudkę www.pobudka.org. www.pobudka.org. Kto ciekaw, proszę tam zajrzeć. Jeszcze wcześniej odbywamy spotkanie zamknięte, organizacyjne z kluczami Pobudki, bo to taką przyjęliśmy nomenklaturę lotniczą. Logo Pobudki to szachownica biało-czerwona, w którą wpisany jest ten program. Kościół, szkoła, strzelnica, mennica. Więc wcześniej spotykamy się z tymi, którzy chcą działać już w tej chwili w systemie Pobudki. A cóż to jest system Pobudki? Prosta sprawa. To jest system, w którym Polacy mogą nawzajem ze sobą się skontaktować. Bo jest bardzo wielu takich, którzy są skłonni, chętni działać, wiedzą, rozumieją, że działać trzeba, tylko mają ten kłopot, że są sami przed swoim komputerem. Otóż chciałbym, żeby przez Pobudkę ze sobą się ci ludzie kontaktowali, żebyśmy z osobna każdy, żebyśmy nie wymyślali prochu, tylko żebyśmy wspólnie rozwiązywali te problemy, które mamy do rozwiązania, a to jest właśnie problem
bezpieczeństwa tradycji katolickiej, dostępu do mszy wszechczasów. To jest problem szkoły katolickiej dla dzieci, wnuków, pociotków. To jest problem strzelnicy, która nie w każdym miejscu na szczęście trzeba ją budować od podstaw, bo w wielu wystarczy odnaleźć na mapie miasta takie miejsce, ale warto, żeby się tam spotykali polscy patrioci i okularnikom też nie zawadzi, jak się wybiorą na strzelnicę od czasu do czasu. No i właśnie problemy finansowe, bo za chwilę nam wyłączą, prawda, bankomaty, za chwilę się okaże, że pieniądz, którym się posługujemy, jest nic nie wart. Trzeba, żeby Polacy nie byli nieprzygotowani, bo pan zapytał o wojnę, zapytał pan o kryzys finansowy, ja powiedziałem wszystko naraz. Tak, bo oczywiście preludium do wojny będzie kryzys finansowy, którym nas zbombardują. A może ta rzecz będzie się działa jednocześnie. Mówię zbombardują, bo my jesteśmy tak zadłużeni, że to jest tylko do uznania tych lichwiarzy, u których każe nam się zadłużać nasza konstytucja w artykule 220. Artykuł 220 Konstytucji przymusza rząd warszawski do tego, żeby się głębiej zadłużał u lichwiarzy. Otóż to będzie ich decyzja, kiedy tak po prostu na skinienie nacisną guzik i będą starali się Polskę przejąć za długi. Otóż jeszcze raz powtórzę, tyle wtedy Polski zostanie, ile w polskich rodzinach, w polskich parafiach będzie świadomych, rozsądnych, rozgarniętych i niebezbronnych Polaków. Panie Grzegorzu, dobrze, to teraz te krótkie pytania. Ja wiem, że temat szeroki, ale o krótką odpowiedź proszę. Przegrał pan wybory prezydenckie. Słucham? Przegrał pan wybory prezydenckie. Słucham? Przegrał? Z kim przegrał? Ja odniosłem ogromny sukces w tych wyborach, no. dlatego że, proszę państwa, ja jeszcze rok temu byłem szeroko znany w wąskich kręgach, to znaczy przy pełnej blokadzie medialnej, przy nieobecności moich filmów w telewizji reżimowej. Już od lat tam żadnych prac moich się nie zamawia, a filmów istniejących się nie pokazuje. Notabene tu się pochwalę. Kończymy czwartą część cyklu Transformacja od Lenina do Putina. W tym tłoku tegorocznym jeszcze udało mi się... To była ta rozmowa przed programem dotyczyła tego? To jeszcze inne sprawy. Też o plany artystyczne miałem spytać. Więc jeśli udało mi się zrealizować ten plan podpięcia się do reżimowej szczekaczki, to znaczy wykorzystania systemu propagandy reżimowej do tego, żeby parę słów prawdy powiedzieć. No właśnie, jakich słów prawdy? To, że państwo powinno stać na straży wiary, rodziny i własności. To, że w kościele, szkole, na strzelnicy i za własne pieniądze Polacy mogą i powinni się ratować, że wolność gospodarcza i tradycja polska i katolicka to są wielkie dary, których powinniśmy strzec. To, że udało mi się to publicznie powiedzieć, to jest wielka wygrana. Udało mi się wykorzystać, mówię w pierwszej osobie, mnie, ale przecież w ogóle nie byłoby tej akcji, gdyby nie rzesze moich rodaków, którzy w tym pomogli całkiem bezpośrednio. To, że ta akcja podpisowa się powiodła i że udało się wejść z tym przekazem na centralny ekran, no to... Czyli pan sobie zdawał sprawę, skutku... że tu nie ma szansy walczyć o zwycięstwo, prawda? To zależy... Co dla nas jest zwycięstwo w tym sensie, co żeby pierwszy wybór, prawda? To nie był ten cel. Celem jest zawsze popularyzowanie informacji, dobrej informacji, bo przecież wbrew pozorom tutaj nie chodzi o żadne poglądy, opinie, a więc jakieś takie rzeczy, prawda, względne, uznaniowe. Chodzi o informacje, chodzi o to, żeby Polacy wiedzieli o pewnych sprawach, o których no właśnie media reżimowe upierają się milczeć, a na szczęście niezależny Lublin o tym nie milczy i niezależny Lublin nie milczeć. Działa, to jest wielka wygrana. I mamy tego bardzo wymierne konsekwencje. Te konsekwencje są takie, że o ile na spotkaniach wyborczych miałem okazję, przyjemność, zaszczyt spotykać się z rzeszami, no bo to były łącznie, prawda, dziesiątki, setki spotkań w kraju i za granicą, ale szczytowa forma to mogło być jakieś
No, tam, gdzieś tam do 300 osób się zebrało. No to teraz, to są takie dolne rejestry. To znaczy po prostu więcej Polaków szuka informacji, więcej Polaków wie o tym, że są... Że pan istnieje, też o tym no wie, tak, prawda? O tak. A tutaj, proszę państwa, naprawdę... Nie chodzi o popularyzację mojej osoby, nie jest pobudka jakimś moim fanklubem. Chodzi o informacje i kontakt między Polakami wzajemnie. Nie chodzi o to, żebyście państwo przez pobudkę www.pobudka.org, żebyście państwo mnie poznawali, bo kto chciał, to już właśnie miał okazję jakoś tam się dowiedzieć o tym, co mi leży na sercu i co mam do powiedzenia. Chodzi o to, żebyście państwo, wykorzystując ten system, mogli się poznawać ze sobą wzajemnie, żebyście mogli do siebie wzajemnie trafić. Tak? Bo właśnie zanim uratujecie wszystkie polskie dzieci, najpierw uratujcie własne. Zanim zrobicie coś dla ojczyzny, zróbcie coś najpierw dla siebie, bo z tego będzie największy pożytek. I jeśli kampania wyborcza, jedna i druga zresztą, jeśli temu posłużyła, jeśli w tym dopomogła, żeby ta informacja mogła jakoś gdzieś tam drożnie docierać, to, no to jak to inaczej nazwać? Okej. Sukces. To zmieniam w takim razie tą nazwę. Panie Grzegorzu, ale muszę łyżkę dziegciu jednak. Proszę bardzo. Jesteśmy z Lublina. Nie, no garnek nie. Ze środowisk zbliżonych do Mariana Kowalskiego dochodzą mi głosy, że nie dogadaliście się na temat współpracy. Dlaczego tak się stało? Och. Nie ukrywam, że bardzo na to liczyłem osobiście. Proszę pożegnać się z utopią jakiejś wielkiej koalicji w polskim obozie prawicowym, narodowym, patriotycznym. Takiej koalicji nie będzie. Ja bardzo, bardzo nie chciałbym sprowadzać tej kwestii do personaliów. Powiem tylko, że żeby się... że nie zaistniał problem dogadywania się, bądź niedogadywania się, tak, po prostu dlatego, że nie było takiej woli. Czyli nie doszliśmy jeszcze do etapu, na którym można by się nie dogadać. Po prostu nie doszliśmy do takiego etapu i tyle. Ale nie chcę sprowadzać tych kwestii do personaliów. Wydaje mi się zresztą, że właśnie zupełnie nie ma powodu, żeby wszyscy robili zawsze to samo, żeby wszyscy razem, wspólnym frontem. Spokojnie, niech rozkwita 1000 kwiatów, jak mawiał towarzysz Mao. Nie ma żadnego powodu, żeby wszyscy koniecznie funkcjonowali pod tym samym szyldem i z tym samym, z tą samą pieśnią na ustach. Tak, równym krokiem w tym samym mundurze. Nie ma takiego powodu. Nie jest to warunkiem powodzenia sprawy polskiej i sprawy katolickiej. Myślę, że no, na bezrybiu i rak ryba. To nie jest żadna moja zasługa, że staram się integrować programowo te dwie kwestie. Nie ma sprawy polskiej bez sprawy katolickiej. Otóż myślę, że to mnie zasadniczo różni i że to jest dla wielu uczestników życia publicznego to jest największy problem. Ponieważ oni chcieliby iść do Polski na skróty. Oni chcieliby iść do Polski po świecku. Otóż ja twierdzę, że po świecku się nie da. Myśmy wyczerpali już te możliwości. Właśnie historia nam to pokazuje. Dobór kadrowy, patriotyczny, narodowy. Czyż mieliśmy lepszy niż w dwudziestoleciu międzywojennym? A co z tym zrobiliśmy? Zrobiliśmy Polskę nikodemadyzmy, prawda, w latach 20. i 30. Czy mieliśmy lepsze pokolenie młodych patriotów niż za II wojny światowej i w dekadzie walki żołnierzy wyklętych z sowiecką komuną? Nie mieliśmy lepszych patriotów, a nie dało się tą drogą zajść dalej. Prawda? Więc już naprawdę nie ociągajmy się i wyciągnijmy wniosek z tego, że w życiu publicznym działa również zasada. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. W życiu publicznym, jeśli nie prosimy Pana Boga o błogosławieństwo, to go nie będziemy mieli. Bo Pan Bóg szanuje naszą wolną wolę i nie narzuca się.
Nie narzuca się, tak? Trzeba prosić i trzeba prosić głośno i wyraźnie. Daj Boże wygrać milion w Totolotka. No to po pierwsze zagraj, tak? Otóż to, otóż to. Panie Grzegorzu, dziękuję bardzo. Z dłuższych programów naszych, ale gość na tyle interesujący i Państwu, mam nadzieję, ta rozmowa też przypadła do gustu. Zapraszam wszystkich Lublinian, którzy są zainteresowani, jeszcze raz na godzinę 20 do siedziby Zarządu Regionu Solidarności przy ulicy Królewskiej. Tam będzie spotkanie z panem Grzegorzem Braunem. Do zobaczenia. Panu, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem. I następnym razem, jak pan będzie w Lublinie, też od razu zamawiam pana wizytę w studiu. Dziękuję bardzo.